legenda. Już druga w tym studiu po mnie. Jan Englert, wielkie brawa! Daniel Craig. Daniel Craig, moim gościem jest Daniel... O, o, zobaczcie! Powiedziałbym tak, jako Daniel... powiem krótko. Różnicę poproszę w dolarach. 007. Kocham pana. Kocham pana, panie dyrektorze teatru. 12 lat temu mówił, czytam, kiedy ja tu byłem u pana. 12 lat temu. Mówił mi pan mistrzu. No to pan może się teraz zrewanżować mnie, jakby co. Ale z małą... Mogę użyć małej modyfikacji? No. Będę pan mówił wicemistrzu. Czyli, że drugie miejsce, tak? No tak, no jednak musi być jakaś hierarchia zachowana. W jakiej roli pan by obsadził Jarosława Kaczyńskie? Jamesa Bonda. Czyli mówię coś do pana czy do państwa, idę do domu, siadam w samotni mężczyzny w toalecie i, no bo to jest jedyne miejsce, gdzie naprawdę jesteśmy samotni. Naprawdę? Ja mam taką toaletę, że tam będzie 60 osób. Ale w takiej sytuacji, jeśli jest 60 osób, to jest zasrane życie. To nie ciągnijmy tego. Jak ceni pan bardzo muzykę naszego następnego gościa? Pyta mnie pan o rap. Tak. Rozumiem, że jest to gatunek muzyczny, który jest rodzajem, jakby to powiedzieć, rytmicznego krzyku w ważnych sprawach. Szczyl! Wielkie brawa! Brawo! Twój wizerunek w dużym stopniu jest w opozycji, albo nawet powiedziałem w kursie kolizyjnym z tym, o czym rapujesz, o czym mówisz i jakim jesteś człowiekiem. Czy to jest celowe? No panie Janie, niech pan sobie wyobrazi, córka przyprowadza narzeczonego. Cześć tato, to jest mój chłopak. Szczyl. Cześć Janek, szczyl. A przepraszam, te trzy gwiazdki, bo ja wiem, co to znaczy na koszulkach piłkarzy, Liga Mistrzów. A tu? Nie ma żadnego znaczenia. Byłem ciekaw, jak to jest mieć tatuaż na twarzy. A ten człowiek na przykład na ręce jeszcze? To jest mój dziadek. To dziadek, Franciszek, to ładne. Tak, moja babcia Emilia na drugiej dłoni. Można być rodzinnym, panie Janie? Ty lubisz bajki. Kocham bajki, no. A propos bajek. Znam zaklęcia, które mogą zbliżyć mnie do każdej dziwki. Bardzo wszystkie, nie lubię tej piosenki. Ale to twoja piosenka. Wiem. Ale ja nie jestem playerem ani nikim takim. Kim nie jesteś? Playerem. Nie wiem, jak to powiedzieć. Kimś, kto wyrywa dziewczyny. Tak. No to chyba żaden z nas, panie Janie, pan jest playerem? A czy bajką jest na przykład tekst, że spłaciłeś długi mamy zamiast kupić Mercedesa? To nie jest bajka. To były pierwsze pieniądze, które zarobiłem z hip-hopu. Weź, nie gadajmy o... Znaczy, możemy o tym gadać, ale mocny temat dla mnie. Jaki tekst swój uważasz za najważniejszy? Z tych, które napisałeś? Ja uwielbiam piosenkę Druga dekada. No, bo? Która jest piosenką o moich dwóch dekadach i o tym, co zaobserwowałem przez dwie dekady. Jest dla moich przyjaciół, jest dla... Po prostu ją lubię. Znowu bym się wzruszył. Niech tak na antenie, pierwszy raz w telewizji. Lubię.